Cześć, witajcie. Coraz bliżej święta. Zaczynamy dekorować nasze domy. No i chyba pora na dekorowanie pierniczków, które już upiekliście. Dzisiaj chciałam Wam zaproponować udekorowanie pierniczków na przykład w takie oto sympatyczne misiaki. Zapraszam. Do przygotowania naszych piernikowych misiaków będziecie potrzebowali białą masę cukrową, czy jak wolicie, lukier plastyczny, szablon, dokładnie ten sam, z którego wcześniej wycięliście piernika. Szybciutko sobie wytniemy po śladzie naszego misia w masie cukrowej. I tak, miś jest prawie gotowy. Okay. Tak wygląda nasz misiak. Troszkę go tutaj trzeba wyrównać. Dobrze, przyklejamy go teraz do pierniczka. Ja, żeby usprawnić wideo, już przykleiłam go. Teraz w zabarwionej na kolor czerwony masie cukrowej wytnę szalik. Będę wycinać szaliczek do naszego misia. Ten akurat będzie taki bardziej świąteczny misiaczek, więc będzie miał czerwony szaliczek. I odrobinę wody w miejscu, gdzie będzie szalik. To, co jest za dużo, to odcinam. Tak nadaję mu palcem kształt szalika. Dotnę teraz pozostałą część szalika. I to, co mam za dużo, odcinam. Zrobię frędzelki w szaliczku poprzez nacięcie nożem końcóweczek. Teraz potrzebuję troszkę mniejszy kawałek szalika. No. Który przykleję obok tego dużego kawałka. I również zrobię frędzelki. Pozostałej masy wytnę czapeczkę. No mniej więcej taka będzie moja czapeczka. Odetnę to, czego nie potrzebuję. Jeszcze może troszeczkę za dużo. No już prawie wygląda jak czapeńka. Pozostałości białego wytnę jeszcze białą otoczkę do czapki. Może za gruba.
przepraszam, bo chyba nic nie widzicie. Już się przesuwam, więc jeszcze raz wytnę białą otoczkę do czapeczki. I również odetnę to, czego mam za dużo. Na końcu mogę zrobić jeszcze pomponik. Czepunia Mikołaja gotowa, więc zabierzemy się za wykończenie misia. Zrobimy mu teraz stópki. Może, o, proszę. Jeśli Wam się ładnie klei, to nie dawajcie wody, ale jak zauważacie, że coś tam się nie dokleja, to lepiej dla bezpieczeństwa dać troszeczkę wody. Teraz zrobimy tutaj te trzy, jak to nazwać? Paluszki? Trzy paluszki. Wytniemy sobie takie trzy kawałeczki. Tutaj jednak bym nie ryzykowała i dała troszeczkę wody. Teraz. Zaraz to ułożymy jakoś ładniej. Pędzelkiem no, zawsze można nadać kształt, jak tam coś tam ucieknie albo jakoś nieładnie się zrobi. I analogicznie do drugiej stopy to samo. Łapy czy nie wiem jak, co takie świąteczne misiaki mają. No dobrze. Raz. Dwa i trzy. Pomagamy sobie pędzelkiem. No. No dobrze. Pora na nosek. Robimy taką splaszczoną kulkę i przyklejamy. Tak. Teraz oczka. Coś tam ta czapeczka. Dobrze. Tutaj coś nam nie wyszło w tej czapeczce, ale to nic nie szkodzi, bo jeszcze będziemy mogli tą czapeczkę poprawić, także nie przejmujemy się tutaj. Jedno oczko tak bliżej czapeczki. Odrobinę teraz lukru plastycznego zabarwionego na siwy kolor. Z tego zrobię oczka. I tak jak mówię, no, myślę, że lepiej zaopatrzyć się w dobre barwniki i barwić samemu masę, niż kupować gotową. Szczególnie jeśli mamy do czynienia z tak malutkimi elementami, naprawdę nie ma sensu kupować kolorowej masy, która zresztą jest dużo droższa od białej. No, oko. Ale jesteś uparty. Cyk.
Dobra. I jeszcze troszkę na nosek. Na razie nasz miś wygląda trochę smętnie, ale zaraz go wykończymy. Coś mi tutaj z tą czapeczką nie pasuje, ale zaraz to naprawimy. Za chwilkę. Dobrze. Teraz wykończymy misia. I tu jest taka fajna technika przy tym misiu, że im bardziej nam się ręce trzęsą, tym miś sprawniej i ładniej wygląda. Ale jeśli wam się za dużo ręce nie trzęsą, to też się nie martwcie, bo zaraz pędzelkiem postrzępimy mu troszkę te futerko. Jeszcze troszeczkę koło noska. I brwi. Łapki. Dobrze, tutaj już się druga łapka chyba nie zmieści. Teraz delikatnie pędzelkiem do środka zgarniamy pozostałość, nadwyżkę czyli lukru i trochę tak strzępimy w futerku naszego misia. No troszkę to tam czasu zajmuje nam, ale myślę, że warto. Już prawie gotowe. Dokończyć uszko. Troszeczkę koło noska. I żeby trochę dodać życia naszemu misiowi w mikołajowej czapce, myślę, że możemy tutaj odrobinę i przy okazji właśnie zakryć jeszcze te nasze niedoskonałości w czapce, a przynajmniej moje niedoskonałości, możemy wsypać cukrem. Mam się na razie brzydko jakoś poprzykleja, ale to nic nie szkodzi, zaraz sobie to ładnie zrobimy. Potrzebujemy pędzelek i pędzelkiem teraz cały ten nadmiar cukru się pozbędziemy. Część moich pierniczków już jest udekorowana. Mam nadzieję, że wasza też. Dziś pokazałam wam, jak zrobić takiego słodkiego, świątecznego misiaka. Moje misie są już udekorowane i spakowane, gotowe do wręczenia specjalnej osobie. Mam nadzieję, że ta osoba, jak otrzyma taki słodki, miły prezent, bardzo się ucieszy. Dajcie znać, jak wam poszła dekoracja waszych misiów albo innych pierniczków. Teraz wam się chciałam pokazać następny piernik, nad którym będziemy wspólnie pracować. Także nie przegapcie i do zobaczenia.